Ze mną dzisiaj profesor Andrzej Rychard, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, witam panie profesorze. Dzień dobry, witam. Zastanawiam się, czy Jacek Kurski jest jak polityczny kot, który spada zawsze na cztery łapy. Dlaczego o to pytam? Bo według doniesień dziennikarza Gazety.pl Jacka Grądka, Kurski ma zostać zatrudniony jako asystent 10 europosłów. No i wszędzie ma wyrabiać 1/10 etatu. Dzięki temu ma dostawać całą pensję takiego asystenta. Jak pan to ocenia? Cóż, można powiedzieć, że tak, rzeczywiście, może nie jest to kot spadający na cztery łapy, ale jest to człowiek, który zawsze dobrze wie, gdzie stoją konfitury. Tych 10 posłów, których będzie naraz asystentem, to jest właśnie cały Kurski, moim zdaniem. I tutaj tu 1/10, tam 1/10 się zbierze cała jedność. No to jest kariera ciekawa, prawda? Od Banku Światowego poprzez kandydata na europosła. Nie udało się tak do Europarlamentu, to się uda. No w takiej postaci trochę innej, słabszej, gorszej, ale jednak jakoś tam etatowo zabezpieczonej inaczej się uda. No myślę, że on cały czas chce być po prostu blisko władzy. Chce być osobą, która będzie jakoś tam miała wpływ na rozgrywki, bo taki asystent 10 posłów na raz, to on może mieć pewien wpływ na te działania i przypuszczam, że no to się nie odbyło absolutnie bez żadnej zgody Jarosława Kaczyńskiego. Tu musi być zgoda Jarosława Kaczyńskiego, który cokolwiek by o Kurskim myślał, no to jednak lubi go mieć bliżej siebie niż dalej. A no właśnie, ja zastanawiam się, dlaczego lubi mieć go bliżej siebie niż dalej. Czy zgodnie z tym powiedzeniem, że wrogów trzeba trzymać blisko, czy jednak Jacek Kurski jest jakimś takim niezniszczalnym politycznym żołnierzem, który w razie jakiejś nieprzewidywalnej sytuacji może być potrzebny Jarosławowi Kaczyńskiemu? Myślę, że jedno i drugie. Pan to trafnie powiedział, że wrogów trzeba trzymać bliżej. Kurski pozostawiony samemu sobie mógłby być osobą, która by sobie siedziała w kąciku i której by do głowy rozmaite pomysły przychodziły, które mogłyby osłabiać no już i tak słabnącą pozycję Jarosława Kaczyńskiego, więc lepiej go wyekspediować tam, gdzie się może przydać, jednocześnie będzie troszkę oddzielony od polskiej polityki, a jednocześnie może też przynosić jakieś profity reprezentacji polskiej w Europarlamencie, która, co tu dużo mówić, reprezentacji pisowskiej w Europarlamencie, która, co tu dużo mówić, no nie składa się z reprezentantów o, no mówiąc eufemistycznie, najwyższej jakości. Panie profesorze, zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią. Czy nie jest to trochę taka polityczna zemsta? Może ja zbyt głęboko kopię, ale czy nie jest to trochę taka polityczna zemsta w tym sensie, że Jacek Kurski jest trochę wysyłany w pogoń za ludźmi Mateusza Morawieckiego do Europarlamentu, ludźmi, którzy mieli odwagę osiągnąć lepszy wynik niż niektóre jedynki wystawione przez Jarosława Kaczyńskiego? O tak, to na pewno jest też ta funkcja. Ja muszę powiedzieć, że ja nie znam tych 10 europosłów, których on będzie asystentem. Nie wiemy, jakie to są nazwiska, bo chyba europosłów ma PiS w sumie więcej niż tych 10, prawda? A tam bodajże jest 19, jeśli dobrze pamiętam. No właśnie, to jest ciekawe, jak to się rozłożyło. Kim jest tych 9, których asystentem nie będzie Jacek Kurski. No ale krótko mówiąc, tak, to będzie też pewnie ta pogoń i kontrolowanie tych osób, którym poszło lepiej. No krótko mówiąc, tutaj, jak to się powiada, więcej niż jedną pieczeń chce chyba Jarosław Kaczyński upiec. Mieć Kurskiego pod kontrolą, ale trochę dalej niż bliżej. Móc ewentualnie go używać do utarczek z tymi kandydatami od Morawieckiego, kontrolować za jego pomocą jednak jakoś tę reprezentację tych 10 osób w Europarlamencie. Ja sądzę, że to, co tu dużo mówić, z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego jest to ruch bardziej niż mniej racjonalny. Panie profesorze, zostawmy w takim razie już postać Jacka Kurskiego i porozmawiajmy o ruchach na prawicy, bo wraca chyba koncepcja Zjednoczonej Prawicy. Prawo i Sprawiedliwość ma połączyć się z suwerenną Polską, tylko ja zastanawiam się, czy może to być w ogóle jakkolwiek połączenie na równych warunkach? Wie pan, to nie jest połączenie na żadnych równych warunkach, jeżeli do niego w ogóle dojdzie, nie byłoby takie. To jest połączenie partii słabnącej,
ale wciąż jeszcze bardzo, bardzo istotnej w Polsce, czyli PiS-u, z partią praktycznie zanikającą. Więc to jest jakieś takie połknięcie, zarazem wzmocnienie trochę tego skrzydła, które być może pozwoli jeszcze bardziej wydajnie, bądź nawet bez jeszcze, po prostu nieco bardziej wydajnie PiS-owi konkurować z Konfederacją. Ale z drugiej strony też patrząc na to z perspektywy już nie Prawa i Sprawiedliwości, dla którego to jest ruch no, w miarę myślę rozsądny z punktu widzenia interesów, to z punktu widzenia interesu suwerennej Polski to właściwie była sytuacja bez wyboru. No więc przypuszczam, że nie chcieliby być zepchnięci w niebyt polityczny i dlatego się na to godzą. Absolutnie nie jest to konglomerat równych partnerów. Tylko panie profesorze, coś mi w tym ewentualnym połączeniu, o którym się rozmawia, no bo mówią o tym politycy Prawa i Sprawiedliwości, coś mi tutaj nie pasuje w tym połączeniu. Po pierwsze, doniesienia w sprawie Jacka Kurskiego. Po drugie, no, pewnego rodzaju tworzące się lub istniejące już od dłuższego czasu stronnictwo Mateusza Morawieckiego w samym PiS-ie, który też zgłasza ambicje, zrobił to kilka miesięcy temu, do przejęcia władzy w Prawie i Sprawiedliwości. Do tego Andrzej Duda i Marcin Mastalerek, który gdzieś tam próbują jeszcze podszczypywać Jarosława Kaczyńskiego. No i suwerenna Polska, która mówi, że jeśli Mateusz Morawiecki byłby wystawiony jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, to suwerenna Polska takiego kandydata nie poprze. No i ja się zastanawiam, skoro ruchy zjednoczeniowe, ale rzeczywiście są tutaj chyba wewnątrz ruchy rozsadzające, to co to jest za zjednoczenie, skoro jest tak dużo różnicy zdań? Ja myślę, że jednym z celów takiego ewentualnego zjednoczenia to byłaby właśnie jakaś przynajmniej częściowa pacyfikacja tych ruchów odśrodkowych, no bo suwerenna Polska, jeżeli stanie się częścią Prawa i Sprawiedliwości, no to właściwie gdyby nawet Mateusz Morawiecki miał być tym prezydenckim kandydatem, no nie sądzę, żeby jej głos przebił się do samych szczytów, do samej góry Prawa i Sprawiedliwości. Chyba żeby Jarosław Kaczyński, mając kogoś innego na myśli jako kandydata prezydenckiego, mógł rozłożyć ręce i powiedzieć, no słuchajcie, no nie, no tutaj nasi nowi koledzy, prawda, uważają, że lepszym kandydatem na prezydenta będzie ktoś inny. Także to daje pewną swobodę, przypuszczam, Jarosławowi Kaczyńskiemu. A przede wszystkim ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość znajduje się w bardzo trudnej dla siebie sytuacji. To jest sytuacja, w której ze względu na te wewnętrzne tarcia, o których między innymi pan teraz wspomniał, i stojące najbliższe wyzwania, ono musi znaleźć rozwiązania dla co najmniej dwóch kwestii. Po pierwsze, najbliższa kwestia to jest właśnie kandydat prezydencki, a po drugie to jest jakiś problem sukcesji, który mimo tego, że Kaczyński jeszcze będzie przez jakiś czas, no to ten problem już się bardzo, bardzo wyłania i nawet jeśli do tego problemu, powiedzmy sobie, jeśli go nie wyłania Jarosław Kaczyński, to on się sam wyłania także w wyniku działań rozmaitych osób, które myślą o tej sukcesji i myślą o tym, że mogłyby być tymi sukcesorami. Natomiast jeśli chodzi o kandydata prezydenckiego, to tutaj jest zadanie bardzo, bardzo ciężkie, ponieważ no na przykład ostatnie wybory do Europarlamentu pokazały, że taka moc budowania poparcia dla kandydata przez Andrzeja Dudę, no to widzimy po przykładzie pana Wojciecha Kolarskiego, który sukcesu nie odniósł, a był przez Andrzeja Dudę popierany, że Andrzej Duda nie ma tutaj takiej specjalnej mocy przenoszenia swojego zasobu poparcia na kogokolwiek innego. Oczywiście to był Europarlament, tam nie było być może zbyt wielkiej i dobrej kampanii. Kampania prezydencka to będzie coś innego, ale generalnie rzecz biorąc, oczywiście zawsze ten kandydat, który będzie kandydatem PiS-u, przyniesie ze sobą jakiś zasób poparcia, który ma w tej chwili na przykład Andrzej Duda, ale myślę, że ten zasób poparcia nie jest taki bardzo duży. To się tak łatwo nie daje przenosić i to stwarza problem dla Prawa i Sprawiedliwości, że Andrzej Duda tutaj, który był no takim w pewnym sensie cudownym wynalazkiem, ktoś znikąd, prawda, kto został namaszczony i wygrał, w tej chwili to już tak nie zadziała, bo po tych 8 latach prezydentury, więcej, po 10 latach chyba prezydentury Andrzeja Dudy, to ta taka magia kandydata znikąd, to trochę już uległa chyba osłabieniu. Ten kandydat znikąd okazał się być kandydatem, który no niespecjalnie był mocnym prezydentem, i który wcale nie wiadomo, czy przychodząc znikąd nie skończy też właściwie
po tej swojej kadencji też nie bardzo wiadomo, gdzie politycznie. W związku z tym jego moc jest tutaj niezbyt silna i nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość chciało go wykorzystać, to ten zasób poparcia, który niesie za sobą Duda, się na tego nowego kandydata, jeżeli on będzie znowu z kimś kompletnie niewiadomym, ten zasób się niespecjalnie przeniesie. Więc tu jest problem i drugim problemem jest sukcesja. Więc wszystko, co robi do tej pory Jarosław Kaczyński, to jest jakaś próba moim zdaniem radzenia sobie z tymi dwoma zasadniczymi problemami. O poszukiwaniu kandydata na prezydenta z ramienia PiS-u jeszcze za sekundę porozmawiamy. Natomiast to, co pan profesor mówi, skłoniło mnie jeszcze do jednej refleksji, bo zastanawiam się, czy Andrzej Duda i obóz prezydencki może jakkolwiek szachować Jarosława Kaczyńskiego w tym sensie, że jeśli Andrzej Duda pokusi się o namaszczenie kogoś i ewentualnie wystawienie jakiegoś swojego współpracownika jako kandydata na prezydenta, to jednak może rzeczywiście odrobinę namieszać i odebrać głosów kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości ewentualnemu. Z trzeciej jeszcze strony no, jest Mateusz Morawiecki, który chyba cały czas ma ambicje prezydenckie. Poza tym to jest człowiek na tyle zamożny, że będzie go stać na zrobienie kampanii bez pieniędzy z Prawa i Sprawiedliwości. I zastanawiam się, czy tutaj te dwa nurty ewentualnie mogą jeszcze na prawicy w sprawie wyborów prezydenckich namieszać. Tak, mogą. Ale pan ma rację, mówiąc, że gdyby Andrzej Duda zdecydował się na namaszczenie jakiegoś kandydata, no to wtedy to namaszczenie nic innego nie jest w stanie zrobić jako swój skutek, niż tylko właśnie namieszanie jakiemuś ewentualnemu innemu kandydatowi pisowskiemu, bo nie sądzę, żeby był w stanie wygrać z takim kandydatem pisowskim. Rezultat byłby taki, żeby się obydwaj ci kandydaci pisowscy, krótko mówiąc, wzajemnie wyniszczali i obniżali swoje szanse. Więc tutaj nie sądzę, żeby to było racjonalne, gdyby Andrzej Duda występował z własną kandydaturą jakąś, która nie byłaby uzgodniona z resztą Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim z prezesem Kaczyńskim. Morawiecki jest wciąż silnym kandydatem, ponieważ... Co tu dużo mówić, za nim stoi taka pamięć o władzy wykonawczej, pamięć o byciu premierem, który dla elektoratu PiS-u coś tam jednak znaczył. Może nie do końca jest człowiekiem pisowskim, ale jednak dla nich okazywał się skuteczny w pewnych wymiarach. Myślę, że jego moc przyciągania byłaby większa, ale tutaj cały czas w moim przekonaniu ten kandydat jest jeszcze cały czas poszukiwany i Prawo i Sprawiedliwość, jak znamy tę partię, będzie bardzo gorączkowo i bardzo dokładnie robiło rozmaite badania i analizy i pod nie będzie szykowało także tego kandydata. Na pewno to poszukiwanie jest rzeczywiście gorączkowe i z tego, co czasem słychać z Prawa i Sprawiedliwości, jednak z badań wychodzi im, że Mateusz Morawiecki, choć cieszy się ogromnym poparciem, to jednak jest część elektoratu, która cały czas uważa go, przepraszam za słowa, to słowo było popularne niegdyś, za bankstera, za jednak człowieka zbyt zamożnego dla tego prawicowego elektoratu. Z drugiej jednak strony, ja mam teraz w ręku wyimek z dziennika Gazety Prawnej, który publikuje dzisiaj sondaż i wedle tego sondażu, co ciekawe, wśród samych wyborców Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji większym zaufaniem niż Mateusz Morawiecki cieszy się Mariusz Błaszczak. I zastanawiam się, czy pana profesora to zaskakuje, bo mnie owszem. Tak, to mnie zaskakuje zupełnie i każę czekać na kolejne sondaże, gdzie będzie także Mariusz Błaszczak występował, ponieważ, co tu dużo mówić, pewna bezbarwność, która jest najbardziej wyrazistą barwą pana byłego ministra Błaszczaka, jest tutaj chyba jego dominującą cechą. Zastanawiające, być może to jest właśnie pewnego rodzaju trzecia droga pomiędzy kandydatami typu Morawiecki bądź ktoś od Dudy. Ale wie pan, my tak rozmawiamy o kandydatach prezydenckich, ale jest jeszcze jedno nazwisko, którego ja bym tak na 100% nie wykluczał. Kto wie, czy Jarosław Kaczyński nie pomyśli sobie, no jednak taka jest trudna sytuacja i w PiS-ie, i w Polsce, i w Europie, że ja muszę podjąć tę rękawicę. No, panie profesorze, właśnie tak się zastanawiam, czy to jest w ogóle możliwe, bo to, co pan mówi, to jest jedno. Z drugiej strony opozycja mówi, a no to czekamy, że w końcu sytuacja będzie tak trudna, że może Donald Tusk podejmie tę rękawicę. Myśli pan, że starcie Tusk-Kaczyński, taki sequel starć z dawnych lat, jest tutaj rzeczywiście możliwy? A może jeszcze jedno nazwisko, Radosław Sikorski ze strony koalicji rządzącej, bo o tym też się coraz częściej mówi.
Wie pan, zostawmy na razie Jarosława Sikorskiego, który zdaje się bardzo dobrze się odnajduje w tej roli, w której jest i chyba deklaruje, że go to nie interesuje, ale pozostańmy przy tej części pisowsko-kaczyńskiej, jeśli tak można powiedzieć. No muszę powiedzieć, że ten ruch z Kaczyńskim jako kandydatem na prezydenta byłby dla Prawa i Sprawiedliwości o tyle ciekawy, że wtedy zapewne by wymuszał jakieś przemyślenie kandydatury prezydenckiej ze strony drugiej, ze strony koalicji rządzącej. Czy rzeczywiście wtedy pozostałby Trzaskowski, który w tej chwili się wydaje być w miarę pewnym kandydatem? Czy rzeczywiście wtedy do gry nie musiałby wejść Donald Tusk? A Donald Tusk jest lepiej moim zdaniem oceniany jako premier, bo tam jego duży elektorat negatywny niespecjalnie przeszkadza, bo w końcu premiera nie wybiera się w głosowaniu powszechnym, tylko wybrał go parlament. A jego duży elektorat negatywny w przypadku wyborów prezydenckich mógłby być pewnego rodzaju przeszkodą. Ja nie twierdzę, że Kaczyński by to wygrał, bo raczej myślę, że by przegrał, ale mógłby sporo napsuć jak gdyby w strategii wyborczej koalicji rządzącej, gdyby sam się zdecydował na kandydowanie. Ja uważam, że jest to relatywnie mało prawdopodobne, aczkolwiek nie jest to prawdopodobieństwo zerowe, że Kaczyński będzie też kandydatem, też, że Kaczyński będzie w końcu tym jedynym kandydatem PiS-u w wyborach prezydenckich. Zapowiada się emocjonująca kampania prezydencka, skoro już teraz na tyle miesięcy przed wyborami rozbudza to takie emocje i rozbudza tak bardzo naszą wyobraźnię. Ale panie profesorze, chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze trochę o koalicji rządzącej. Co dzieje się ze związkami partnerskimi? Dlaczego część konserwatystów ze strony PSL-u tak usilnie blokuje ten projekt, co do którego jest chyba dość spora zgoda wreszcie koalicji rządzącej od lewicy po koalicję obywatelską? Bo się czują w miarę pewnie, licząc głosy, patrząc, porównując na przykład to, jaki wynik w sumie partie obecnie rządzące uzyskały w poprzednich wyborach. Myślę o wyborach z 15 października. To było bodajże 53,7%. Teraz uzyskały w wyborach do Europarlamentu w sumie 50,9%, więc uzyskują mniej. Oczywiście to nie jest przenoszalne jeden do jednego te wybory październikowe do wyborów do Europarlamentu, no ale widać, że w pewnym sensie ogólne poparcie dla koalicji, dla tej grupy rządzącej no nie rośnie, prawda, a raczej nieco maleje, więc tym samym taka partia jak PSL czuje się pewnie, ona się chyba czuje pewnie w dwóch wymiarach, czuje się pewnie zarówno w wymiarze ogólnie w koalicji, że jako trzecia droga no jednak jest potrzebna, a nawet w sytuacji, w której trzecia droga no dosyć mocno dołuje, no to PSL czuje się pewnie też w tym drugim wymiarze wobec swojego koalicjanta, jakim jest Polska 2050, ponieważ PSL jest jednak relatywnie silniejsze. Więc ja myślę, że to się bierze ze względów pragmatycznych stąd, że mogą sobie pozwolić na to, żeby odwoływać się do swojego systemu wartości, ale generalnie rzecz biorąc to wszystko razem jest zawstydzające. Jest zawstydzające z tego oto powodu, że rzeczy, które w nowoczesnej Europie są już właściwie rozstrzygnięte od dawna i stały się elementem już nie jakiejś lewicowej polityki, tylko głównego nurtu polityki, czyli związki partnerskie, czyli liberalizacja prawa do aborcji, że te rzeczy u nas są wciąż przedmiotem debaty i że wciąż musi się jak gdyby niesłychanie starać lewica, żeby je załatwić, a i tak w rezultacie, jeżeli ktoś je załatwi, to moim zdaniem no nie lewica, bo lewica nie ma takiej dużej skuteczności. Dobrze, że jest, dobrze, że o tym przypomina, ale to w ostateczności będzie zależało od rządu. Strasznie trudna jest tutaj rola dla Donalda Tuska do odegrania. Uważam, że PSL też nie bierze pod uwagę tego, że zmienia się elektorat, także elektorat PSL-owski, także elektorat wiejski. To jest w dużym stopniu, w ogromnym stopniu elektorat nierolniczy, wieś się staje zróżnicowana. Stosunek do tego typu kwestii jak związki partnerskie, kwestie aborcyjne, no nie jest tak wcale jednoznacznie negatywny, jak niektórzy liderzy Prawa i Sprawiedliwości, liderzy PSL-u by chcieli to przedstawiać. Także myślę, że PSL powinien tak spojrzeć, czy przypadkiem też podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, nie przegapia zmiany w swoim własnym elektoracie.
To zastanawiam się na koniec, czy na tej całej awanturze dookoła związków partnerskich, na tej całej przepychance koalicyjnej może zbić kapitał polityczny jeszcze premier. Premier Donald Tusk, który w pewnym momencie może uderzyć pięścią w stół, wyjść przed kamery i powiedzieć, a skoro moi mniejsi koalicjanci nie potrafią się dogadać, no to ja obiecałem te związki partnerskie, więc jest tutaj w ręku projekt rządowy. No i zaraz zobaczymy, kto chce iść w stronę nowoczesnej Europy, a kto chce trzymać nas w konserwatywnej Polsce. Kładziemy to w Sejmie i zobaczymy, co się wydarzy. Czy taki scenariusz pana zdaniem jest możliwy? Tak. Tusk jest do tego zdolny. Tusk jest do tego zdolny i gdyby tak zrobił, to byłyby szanse, że to się uda, ponieważ w polityce niezmiernie się liczy sprawczość i sam fakt, że on to podjąłby i że tak zdecydowanie stawia sprawę, kto wie, czy nie zwiększyłby grona zwolenników głosujących nad za tego typu rozstrzygnięciami ustawowymi. Tak, ja bym tego nie wykluczał. Panie profesorze, to może jeszcze jedna rzecz na koniec, która mnie interesuje, a pan jako socjolog wydaje mi się odpowiednią osobą, żeby na ten temat odpowiedzieć, choć można było na ten temat zrobić zupełnie oddzielną rozmowę. Zastanawiam się, czy konserwatysta może układać życie innym ludziom o innych poglądach. W tym sensie, i tak to argumentując, że konserwatyści, że liberalne prawo, tutaj już mówimy o związkach partnerskich, prawa człowieka, niektórzy mówią światopoglądowe sprawy, że to nie wchodzi z butami w życie konserwatystów. Więc dlaczego konserwatyści nie mogą żyć po swojemu, a dać innym żyć również po swojemu, skoro jednak wydaje mi się związki partnerskie nie wadzą w ten konserwatywny punkt widzenia świata, biorąc pod uwagę to, że konserwatyści mają śluby kościelne, małżeństwa konkordatowe, małżeństwo kobiety i mężczyzny pod ochroną konstytucji i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego konserwatyści chcą układać życie innym ludziom? Bo to nie są prawdziwi konserwatyści, wie pan, bo prawdziwy konserwatyzm wcale nie musi być sprzeczny z jakoś pojętym liberalizmem, bo jest dokładnie tak, jak pan mówi. Ci, którzy mają pogląd bardzo liberalny, nie wchodzą z butami w życie konserwatystów. To, co jest u nas nazywane często konserwatyzmem, to jest taki rodzaj pewnego rewolucyjnego konserwatyzmu, który chce narzucić swoją wizję wszystkim innym. To już nieżyjący Paweł Śpiewak bardzo często o tym mówił, że jest to pewnego rodzaju wewnętrzna sprzeczność, bo konserwatyzm, cóż to oznacza? My nazywamy czasami nawet PiS partią konserwatywną. Ileż to ma wspólnego z konserwatyzmem? Nic. Konserwatyzm to jest poszanowanie tradycji, ale też poszanowanie prawa, poszanowanie wolności. Czy to jest konserwatyzm, jeżeli się sprzeciwiamy liberalizacji prawa aborcyjnego bądź związkom partnerskim? To jest bardzo jakiś drobny wycinek i niekoniecznie centralny dla myśli konserwatywnej, którą daje się pogodzić z tym. Zresztą w Europie, gdzie rządziły i rządzą rozmaite partie, także partie chadeckie, tego typu rozwiązania są już na porządku dziennym. One już przestały być lewicowe, one przestały być jakoś, nie wiem, liberalno-progresywno-lewicowe, one weszły do głównego nurtu polityki, w którym także jest konserwatyzm. Także nie nazywajmy tego konserwatyzmem, to jest pewnego rodzaju uzurpacja, nazywanie tego typu pozycji i nazywanie na przykład tego typu partii partiami konserwatywnymi. Profesor Andrzej Rychard, Polska Akademia Nauk, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo.